Dawid Tabaka z zespołu szkół numer 2 w Szczecinie będzie reprezentował nasz region w konkursie umiejętności zawodowych World Skills. Jest to już 46. edycja konkursu organizowanego w 6 obszarach zawodowych. Po raz pierwszy w tym roku mamy technika laboratorium chemicznego i właśnie Grupa Azoty podpisała porozumienie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, żeby wesprzeć właśnie tę dziedzinę w konkursie międzynarodowym. Muszę powiedzieć, że jest to duża szansa dla młodych ludzi, szczególnie dla takich zdolnych, którzy mają pasje, chemiczne pasje, a my ze swojej strony poszukujemy w przyszłości najlepszych wyedukowanych pracowników. Dawid będzie reprezentował swoje województwo, ale także zespół szkół numer 2 w Szczecinie i Grupę Azoty, która chętnie wspiera młodych, zdolnych ludzi w budowaniu własnej ścieżki kariery. Postanowiłem w nim wystartować, ponieważ uważam, że jest to ogromne doświadczenie, ogromne przeżycie. No, człowiek w młodym wieku, w takim jak ja, mam dopiero 18 lat, ale ten cały proces nabywania doświadczenia, tak, sama praca techniczna, czy też na ZUT-cie, czy też w naszym laboratorium szkolnym, które jest dobrze wyposażone, pozwolą mi przede wszystkim w przyszłości, czy jak pójdę na uniwersytet, czy jak będę studiował, już mieć takie ogólne pojęcie na temat wszelkiego rodzaju syntez, analiz. 18-letni pasjonat chemii i analiz laboratoryjnych znalazł się wśród 6 najlepszych osób w kraju i będzie reprezentował nasze województwo podczas finału konkursu, który na szczeblu krajowym odbędzie się 28 maja w Tarnowie. Opiekunem Dawida jest dr Sławomir Westerlich, który wspierał ucznia w przygotowaniach do konkursu. To naprawdę jest uczeń wyróżniający się na tle klasy, jest bardzo pomocny, nie trzyma tej wiedzy tylko dla siebie, ale również dzieli się z innymi uczniami. No i myślę, że no, trzeba też wziąć pod uwagę, że jest on uczniem klasy drugiej. Także naprawdę musiałem zintensyfikować trochę swoje działania, żeby go przygotować do tego konkursu. Od wielu miesięcy tegoroczni ambasadorzy marki Grupy Azoty wraz z opiekunami zaangażowali się w promocję konkursu World Skills 2021 w Tarnowie. Z panią Ewą Chmielewską byliśmy w stałym kontakcie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, poszczególnymi kołami oraz przewodniczącymi samorządów studenckich. Razem z ambasadorami przeprowadziliśmy wiele spotkań, webinarów i spotkań ze specjalistami, mające na celu przybliżenia uczniom oraz studentom konkursu World Skills w Tarnowie. Zwycięzca na szczeblu krajowym otrzyma możliwość reprezentowania Polski na międzynarodowym konkursie World Skills w Szanghaju w 2022 roku.